Bogu Rodzica, Żywica, Bogiem sławiona, Maryja, ku Twego Syna, Maryjo Matko, jak dobrze na koniec dnia stanąć przy Tobie w Twoim domu, by razem ze wspólnotą modlącego się Kościoła wyśpiewać Ci pełne treści i ufności słowa: jestem, pamiętam, czuwam. Jak dobrze spojrzeć w Twoje cudowne oblicze, a dostrzegając przy Tobie Jezusa, uczyć się pokornie, że to nie my, lecz Ty jesteś pierwsza w obecności i w pamięci i w czuwaniu. Twoje jestem, Maryjo, przywołuje bowiem i czyni ciągle obecnym owo pierwsze fiat z Nazaretu, kiedy Bóg znalazł w Tobie wrażliwe naczynie na łaskę. Twoje pamiętam
odnosi nas do zbawczych słów i czynów Jezusa, które nadal wiernie zachowujesz w swoim sercu, mówiąc: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Twoje czuwam to niegasnące nigdy odbicie bliskości i troski, jaką ogarniasz wszystkich, począwszy od pierwszego cudu w Kanie, przez kalwaryjski testament, aż po dzień dzisiejszy. Jesteś, pamiętasz i czuwasz. Przybywamy więc do Ciebie, by tymi samymi słowami apelu odpowiedzieć na Twoją miłość. Maryjo, stają dziś przed Tobą pasterze Kościoła w Polsce, którzy zawierzają Ci owoce przeżytych rekolekcji i proszą o światło Ducha Świętego na rozpoczęte już obrady zebrania plenarnego. Stają kapłani, osoby konsekrowane i licznie wierni świeccy, zawierzając Ci swoje wspólnoty, rodziny i dzieła. Staje młodzież, reprezentująca duszpasterstwa diecezjalne, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Ruch Światło Życie. Maryjo, dzisiaj tutaj do Twojego domu, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskówny, patronki polskiej młodzieży, przybywają młodzi, którzy chcą być wierni Kościołowi. Spójrz na nich z miłością i daj im dostrzec w błogosławionej Karolinie świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy. Przybywając tutaj, dziękują Bogu za drogę Światowych Dni Młodzieży i zawierzają przygotowania do tych spotkań, które już w najbliższą sobotę oraz w niedzielę Chrystusa Króla we wszystkich diecezjach Polski i świata zgromadzą młodych wokół swoich diecezjalnych pasterzy. I chociaż od tego roku to spotkanie nie będzie już nazywane palmówką, to jednak nie zmienia się główna myśl inicjatora, świętego Jana Pawła II, który przez to wydarzenie chciał zaprosić młodych do osobistego spotkania z Chrystusem. To właśnie w uroczystość Chrystusa Króla w 1984 roku Jan Paweł II przekazał młodym zaproszenie do Rzymu na pierwsze międzynarodowe spotkanie w 1985 roku, które dało podwaliny pod późniejsze obchody Światowych Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym i światowym. Maryjo, ci młodzi, którzy są dziś razem z nami oraz ci, którzy łączą się duchowo w apelowej modlitwie, bo tak postanowili na niedawnym Krajowym Forum Duszpasterstwa Młodzieży na Wigrach, są gotowi wziąć odpowiedzialność za przekaz wiary w swoim rówieśniczym środowisku. Wesprzyj ich i czuwaj nad nimi, by cały Kościół znalazł w nich dobrych i wiernych współpracowników. Oni, na wzór błogosławionej Karoliny, a także świętego Stanisława Kostki i błogosławionego Carlo Acutisa, nie chcą być młodzieżą kanapową. Przeciwnie, chcą wyruszyć w drogę. Także i stąd za chwilę powstaną i wyruszą, by w swoich środowiskach i kościołach lokalnych stać się świadkami żywego i misyjnego Kościoła. Ich serca już słyszą głos, który mówi: wstań, uczyniłem Cię świadkiem tego, co zobaczyłeś. Matko pielgrzymująca, Pani nawiedzenia, idź razem z nimi, prowadź ich drogami wiary i apostolstwa. Przyjmij ich dzisiejszą obecność i modlitwę za Światowe Dni Młodzieży w diecezjach i w Lizbonie.
i za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Maryjo, Pani Nawiedzenia, która z pośpiechem poszłaś w góry, by spotkać Elżbietę, poprowadź nas na spotkanie ze wszystkimi, którzy na nas czekają, abyśmy zanieśli im żywą Ewangelię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana. Pójdziemy z pośpiechem, bez zbytnich rozproszeń i bez zwłoki. Z zapałem i radością pójdziemy pełni pokoju, gdyż ten, kto niesie Chrystusa, niesie pokój. A czynienie dobra jest najlepszym sposobem istnienia. Maryjo, Pani Nawiedzenia, niech za Twoją przyczyną ten Światowy Dzień Młodzieży stanie się dla nas wspólnym uwielbieniem Chrystusa, którego niesiemy, tak jak Ty go nosiłaś. Spraw, niech stanie się okazją do świadectwa i wzajemnego dzielenia się, do braterstwa i wdzięczności, do poszukiwania tych, którzy wciąż czekają na Chrystusa. Maryjo, razem z Tobą przejdziemy tę drogę spotkania, by także nasz świat mógł zjednoczyć się w braterstwie, sprawiedliwości i pokoju. Pani Nawiedzenia, pomóż nam zanieść Chrystusa wszystkim w posłuszeństwie Ojcu i w miłości Ducha. Amen. Bóg zapłać księdzu biskupowi Grzegorzowi Suchodolskiemu, nowo mianowanemu delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw młodzieży, za dzisiejsze rozważanie apelowe. Naszą modlitwą w jedności z całym Kościołem ogarniamy Ojca Świętego Franciszka. Modlimy się za polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Polecamy księży biskupów, których jak widzimy są tu zgromadzeni w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Naszą modlitwą ogarniamy także księży biskupów, którzy pozostali w swoich domach z racji choroby. Prosimy o łaskę zdrowia dla księdza arcybiskupa Józefa Michalika, księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. Modlimy się za nasz pauliński zakon. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Naszą modlitwą ogarniamy całą naszą ojczyznę. W sposób szczególny modlimy się za polskie wojsko, policję, straż graniczną, wojska obrony terytorialnej, dziękując za ich pracę, za ich trud i poświęcenie, broniąc granic naszej ojczyzny. Naszą modlitwą ogarniamy także wszystkich emigrantów. Prosimy o pokojowe zażegnanie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych, cierpiących, tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji Trwam, Radia Maryja, Radia Jasna Góra. Modlimy się w intencji parafii Różnowo i Łukowo w archidiecezji poznańskiej, do której przybyłaś, Maryjo, w obrazie Nawiedzenia. Prosimy o łaskę zdrowia dla księdza Eugeniusza Śliwy. Prosimy w intencji Zenony i Alojzego z okazji 52. rocznicy ślubu. Prosimy o uzdrowienie dla Gerarda Lisieckiego. Prosimy w intencji Ireny Citko z Augustowa w 90. rocznicę urodzin. Prosimy w intencji chorej Martynki, Mateusza. Prosimy o zdrowie dla Łucji. Dziękujemy za dar zdrowia Niny oraz za opiekę lekarzy nad nią. Polecamy Teresę i Krzysztofa. Modlimy się za Angelikę oraz za księdza prałata Stanisława. Polecamy pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy Matki Bożej ze Studzionka, z archidiecezji katowickiej oraz przedstawicieli parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. Wszystkie nasze intencje Tobie, Maryjo, oddajemy, odmawiając tajemnicę szczęści światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, prosimy jeszcze przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Duszpasterzy o akt zawierzenia. Stając przed Tobą, Maryjo, we wspomnienie naszej błogosławionej patronki Karoliny Kuskówny, młodej dziewczyny, która jest dla nas wzorem pracowitości, poświęcenia i gorliwości w głoszeniu innym piękna prawdy Ewangelii, chcemy za jej przyczyną i przez jej święte życie zawierzyć Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Jezusowi. Chcemy najpierw tu lokalnie w Częstochowie podziękować za 2 lata kadencji zarządu diecezjalnego, za każde dzieło, które narodziło się w cieniu Jasnej Góry i promieniowało na całą archidiecezję częstochowską, a potem na cały kraj. Dziękujemy za każde młode KSM-owe serce, w którym dzięki naszej posłudze rozpoczęła się piękna przygoda wiary. Serce, które poprzez nasze poszukiwanie czasem na odległych peryferiach młodego życia zostało odnalezione i przyjęte. Błogosławiona Karolino, wstawiaj się za nami w ten ważny czas dla naszego stowarzyszenia, czas wyborów nowego zarządu na kolejną kadencję. Prosimy Cię, byś pomogła nam odnaleźć ludzi o szlachetnych sercach i wielkich ideałach. Na koniec zawierzamy Ci, Maryjo, cały KSM w Polsce, wszystkich księży asystentów, druhny i druhów, którzy poświęcają swoje życie na służbę Bogu i Ojczyźnie, by mogli ochotnie i gorliwie wypełniać słowa KSM-owego zawołania, które brzmią dumnie. Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów? Gotów!
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nam zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Obecnych wśród nas wszystkich księży arcybiskupów i biskupów, na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem, księdzem arcybiskupem Wojciechem, prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.